Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 454 odcinku GNM Plus. I razem ze mną w studiu jest Mateusz Donowicz oraz Paweł Stachiera. Wow, Mateusz. Jaki wstęp oraz Można powiedzieć, że tak, bo dawno cię tutaj w naszym wspólnym podcaście wszystkich tu GNM-owiczów nie było. Inaczej, bardzo dawno w ogóle w pełnym składzie nie byliśmy, bo nawet jak ja byłem, to kogoś z was nie było. Tam chyba całkiem możliwe. Nie było, ja zawsze byłem. Ty byłeś gdzieś. A, no tak. Tak, co, ale sami nagrywaliśmy? Tak, co popsuliśmy, no oczywiście. A no tak. Co, a nie no działało tak wtedy? No więc czas nagraliśmy jeszcze raz w poprawnym składzie, tak? Razem ze mną. Tak, ale wtedy mnie nie było z kolei chyba, czy... A nie, ja przyszedłem w połowie, okej. Nieważne. Pięknie. Zacznijmy od ważnych rzeczy, czyli w co ostatnio graliśmy, a graliśmy wy, Pawle, dawno ciebie nie było, więc masz okazję wypowiedzieć się, czy w coś grałeś, czy zagospodarowałeś ten czas, w którym cię nie było, na jakieś pyszne gry. Oczywiście. Na przykład? W Football Managera grałem głównie, bo zawsze jak jest okres jakiegoś Euro czy Mistrzostw Świata, to mam manię, że muszę grać w coś. I co ci wyszło? No na razie tak sobie, szczerze mówiąc. Okay. Zapomniałem już, że to nie jest jak FIFA Manager, bo był kiedyś FIFA Manager, to był Football Manager, ale od EA, który oni przestali w końcu wydawać, bo był za drogi. W sensie, po co się tym zajmować, skoro wiesz, to za mały rynek w porównaniu z FIFA. I dosłownie wydali następną część raz, która miała nawet ikonkę z poprzedniej części, tak jakby launcher, że 13 była zamiast 14. To ostatnia edycja, taka była dopieszczona. Sprytne. Tak, natomiast tam to można było zamknąć oczy i sobie patrzeć, jakie fajne wyniki są, czasami śmieszne, czasami nie. I tam lubiłem sobie eksperymentować, a w Football Managerze tak nie ma. W sensie ja nie mam wykupionego tego edytora, bo to trzeba oddzielnie sobie wykupić. Więc jakby nie mogę się za bardzo bawić i tak próbowałem na poważnie sobie pograć, a już dawno nie grałem i myślałem sobie, co dla mnie, w tydzień sobie wezmę jakąś drużynę tam z siódmej ligi angielskiej czy cokolwiek i za tydzień będę już zdobywał wszystkie puchary. No i tam ugrzązłem gdzieś w czwartej lidze. Czy to jest jak zaczynanie jakimś małą prowincją w Crusader Kings? Tak, to jest odpowiednik tego. Ja lubię tak zaczynać z totalnego dziadostwa i gdzieś sobie popatrzeć, jak ci, jacyś tam ludzie, których przypadkowo trafię, jak coś dobrzy tam piłkarze i tak dalej. Ale ja w ogóle przez lata grałem w te gry i też w FIFA tam grałem na przykład w ten tryb kariery i tutaj i w właśnie menadżerze i w tamtym i w tym Football Managerze. I nigdy nie wiedziałem, że w ogóle nie rozumiałem, co to są regeny, w sensie nigdy nie sprawdzałem. Słyszałem to słowo, rzucali to ludzie, nigdy nie próbowałem się dowiedzieć. A teraz się dopiero zorientowałem, że w tych wszystkich grach oni starają się zachować balans, żeby wiesz, żeby nagle się nie okazało, że jest za dużo jakichś dobrych piłkarzy albo za dużo słabych. No. W ten sposób, że kiedy na emeryturę odchodzi jakiś dobry piłkarz, to po jakimś czasie on się regeneruje jako młody piłkarz, który ma tą samą narodowość, jest w tej samej lidze, albo w innej lidze, nie tam w przypadku tego, ale ma podobne jakby predyspozycje, tak? W ten sposób jakoś sam się utrzymuje balans tej gry. Ale to jest tryb indyjski, tak? Że takie odrodzenie i tak dalej. Możliwe. To jest taki balans tej gry i ja teraz, jakbym to kiedyś wiedział, to teraz już wiem, na kogo polować, jakby. Jak widzę, że ktoś odchodzi na emeryturkę, to gdzieś tam sobie poluje, ale ogólnie to no, głównie w te dziwne piłkarskie rzeczy, jeżeli już miałem czas grać, to grałem. Okej. Okay. Mateuszu? Ja? Możesz powiedzieć o tym Proteusu, tak, który się... Inaczej. Nie mogę powiedzieć o grze, która dawno temu wyszła. Bo jest jeszcze jedna. Tak samo się nazywa w sensie? Nie, jutro chyba embargo schodzi. Monster Hunter Aha. Stories 2, tak? Okay. Ja nie mogę powiedzieć nic o tej grze. No, ale jutro schodzi, przecież dzisiaj tego nie wrzucę. A nie wiem, o której godzinie, bo jakoś... No to wieczorem wrzucę, no Boże. Czekaj, no to, kurczę, bo to nie jestem pewien, czy to... Puszczę w czwartek. A to jest Monster Hunter, no bez przesady, nie róbmy zmian podcastu dla Monster Hunter Stories 2. W ogóle nie pograłem dużo, nieważne. Pograłem, za tydzień powiem. Pograłem w Prodeusa i tak to jest, znaczy stara gra, to jest listopada gra ubiegłego roku. I przed urlopem w ogóle to zacząłem grać, bo to jest early accessie strzelanka. Ale jakby no już ileż można czekać, tym bardziej, że jest w Game Passie też, więc nie kupowałem na Steamie. I to jest najlepszy tego typu shooter, moim zdaniem, tego jaki jest dostępny obecnie. Czyli tak zwany retro shooter, czyli że indie twórcy jakby patrzą sobie, o to były czasy Quake 2, tam Doom 2 i robią gry podobne do tych gier, przynajmniej w założeniach. Bo są takie retro shootery, które jakby też trochę kopiują taką drewnianą mechanikę odrobinkę. I robią to współcześnie, tylko w nowej oprawie, a są takie, które jakby
tylko oprawę i design jakby map robią podobny, ale sterowanie i jakby gunplay i tak dalej to jest bardzo współczesne i właśnie tak jest Prodeus. Co się dzieje? Spodobała mi się wymowa tego słowa. Gunplay? Gunplay. Gunplay. A gunplay? Dobra, gunplay. Ja myślałem, że ty mówisz o gameplayu. A nie. To jeszcze tak źle nie jest. No bo nie wiem, jak po polsku mówić gunplay, no. I... Nie, dobrze powiedziałeś, tylko po prostu usłyszałem. Strzelanie. Gdzie jest, jak brzydko brzmi, dwa słowa bez sensu. Natomiast normalnie strzelanie. Tak się fajnie strzela w Prodeusie, jak w Doomach tych nowych, naprawdę. To jest tak dobra gra. Tak się fajnie rozwala te potworki. To jest takie połączenie jakby Quake'a 2 trochę właśnie z Doomem, bo nawet niektóre potwory są wzorowane na Doomie ewidentnie. Masz takie demony rzucające kulami ognia, jak te podstawowe z Dooma. Masz czaszki takie lecące w swoją stronę, wybuchające. I jakby od początku jakby szybko się zdobywa nowe bronie i nawet jak masz tylko shotguna, pistolet i coś tam jeszcze, jakąś trzecią broń, dwa karabiny naraz możesz mieć maszynowe, to te trzy broni wystarczą, żeby było naprawdę bardzo fajnie. Jest dużo wrogów i no mega, naprawdę. I to jest dopiero early access, ale już mi się bardziej podoba niż wszystkie gry tego typu, które ogrywałem w przeszłości. Ogrywałem bardzo dużo. Chyba z 7 takich retro-shooterów, więc naprawdę mega gra. Jest w Game Passie, bardzo polecam. Oczywiście tylko na PC w Game Passie, bo to jest tylko PC-owa gra, ale naprawdę warto, jak macie Game Passika na PC-cie. I coś jeszcze? Nie. Nie. To ja sobie wczoraj... No. Nie, znaczy trochę powoli kończę Ratcheta, bo już nie skończyłem Ratcheta. Właśnie, no może byś recenzję zrobił. No to muszę skończyć najpierw. No to więc, do roboty. Więc muszę trenować raz psa, nie mam czasu. Oj, tam zostaw tego psa. Tak? Ale ja opowiem o tym, że wczoraj sobie tak siadłem. Ja myślę, aby nie było wstydu, może zagram w coś. O. Nie? I odpalam Game Passa, ustawiam niedawno dodane i tak patrzę, no co to, jakiś Immortal Realms. No bez sensu. Dark Alliance, słyszałem, że słabo. Wolfenstein 2 skończyłem i Oblivion 2 grałem, nie skończyłem, więc mi się już nie chciało. Yakuza, no bez przesady. Limbo 10 razy już chyba było w tym Game Passie, albo nie wiem, no grałem ostatnio nawet. To było już za darmo parę razy. Bug Fables, nawet nie wiem, o co chodzi, mam bardzo głupią okładkę, ale patrzę, Gang Beats, mówię, no niesamowita gra to musi być, więc zainstaluję. Patrzę, jakieś takie screenshoty, no takie nawet takie śmieszne, jakieś takie, wiesz... Wygląda jak zrzynka z tego Party Animals. Tak, wygląda trochę tak. Chyba. I to jest zabawna gra wieloosobowa z galaretkowymi postaciami, brutalnymi pojedynkami oraz absurdalnie niebezpiecznym otoczeniem na ulicach Beef City. No i to odpaliłem sobie. Beznadziejne menu. Chcę pograć z kimś online. Okay. Nie ma nikogo. Wszystkie tryby przeszedłem, nie dało się zagrać. Chciałem odpalić jeszcze... jakby kanapowy koop, ale to nie działało. To dziwne, że nikogo nie ma online. Więc stwierdziłem, wywalę to i zagrałem w FIFA 21. No, myślałem, że coś jeszcze z Game Passa sprawdzisz. I to tyle. Ale nie no, co miałem sprawdzić z Game Passa? Going Under jest fajny. Ten. Hot Pursuit? Nie, Going Under z indyków jest fajny. To jest taki roguelike. Mówię ci, Going Under. No dobra, ale to wyglądało tak, że trzeba mieć dużo czasu chyba. Nie, to jest taki rogalik, nie? Że tam, wiesz, no że... właśnie, czyli dużo czasu trzeba. Tylko, że w korpo się dzieje i w podziemiach korporacji. A wszystkie poprzednie gry, no to co? Darkest Dungeon grałem, Fallout 3 grałem. Grałeś w Dark Desert? Dwójki bardzo dobry, samodzielny. Właśnie tak... O tyle brakowało, takie 2%, żebym zagrał, ale pomyślałem, bo tam napisano, że hardkorowy stopień trudności i trzeba bardzo trudno i że w ogóle walka z Bogiem. Taki był jakiś taki screenshot i myślę, no bo cholera, outsider, jakby. 4 godziny pewnie co najmniej trzeba to zainwestować, więc no, kiedy indziej. Nawet trochę więcej, to jest fajne, to jest praktycznie taka mini dwójeczka. Okay. No to postaram się w takim razie na następny odcinek podcastu ograć, bo wszystkie poprzednie, no patrzcie co tu jest. Anthem, no. Możesz sobie pobrać. Polatać. No, A Way Out, grałem, no super gra. Dobrze, to w Dobra, takim razie... przejdźmy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka, ale nietypowo. Zaczniemy od komentarza, bo komentarz będzie świetnym wstępem, komentarz spod poprzedniego odcinka, który jest świetnym wstępem do pierwszego tematu. I napisał ten komentarz marokański Małż 3 godziny temu, więc całkiem niedawno. I tutaj cytuję, ależ się uradowałem jadąc autem i słuchając was na Spotify, jak jeden z was zaczął mówić coś o Mario Golf. Pomyślałem sobie, o coś o Switchu, mało tego w krajowych mediach. A niedawno stałem się posiadaczem Nintendo Switch. Wtedy nagle drugi kazał zaprzestać mowy o tym tytule i wszystko jak krew w piach. Tak, krew od razu. Ale przynajmniej pogadali o tym, że będzie nowe Call of Duty, wszak nikt się tego spodziewać nie mógł. No niestety mam taki osobisty ból tylnej części ciała, że niby tych podcastów,
pyłów i tak dalej jest bardzo duża ilość, ale większość wygląda w ten sam sposób. No, no, nowy Assassin's Creed, taki duży, ładny, trochę nudny, trochę fajny, biegam se, zabijam se, no fabuła taka nawet, grafika ładna, no ekstra, ale nie wiem, czy ukończę, no, no, no. I tak wszędzie, ale taki jest główny nurt branży. I żeby sprostać wymaganiom marokańskiego małża, zaczniemy dzisiaj od Nintendo Switch, bo uwaga, dzisiaj zapowiedziano nowe Nintendo Switch. A czy on tam napisał, że dopiero kupił? Tak, więc to jest zarazem, nie wiem jak to powiedzieć, dokopanie i podniesienie. Tak, i podniesienie od dupy. To jest rekompensata, wiem, i kara. Nie, to wiem, jak w takim żargonie jakby ludzi, którzy zarabiają i chcą mieć podwyżkę, ale jesteś skąpym szefem, nie to dajesz ludzi, komuś podniżkę, czyli obniżasz mu pensję. Czyli to jest takie obniżenie, obniżenie, nie wiem, nie wiem, tematu Nintendo Switch, który się w końcu do nas u nas pojawia. Tak, ale na szczęście. Ale trochę jest smutny dla osób, które właśnie niedawno zakupiły Nintendo Switch. Z drugiej strony mógłby być smutniejszy, jakby się okazało, że to jest faktycznie lepszy Switch podzespołowo, a nie jest, więc a nie jest, właśnie. Drogi komentatorze, nie przejmuj się, aż tak bardzo nie straciłeś, bo to tam będzie tylko lepszy ekran. Tak naprawdę. I chyba tyle. Tak, z 6,2. Chyba, że na podstawce komuś zależy. Cala na 7 cali, tak. Ekran OLED, tak. Ten sam, który jest w PlayStation Vita z 2011 roku. Czyli bardzo dobry. Czyli 10-letni ekran, tak? Ale w nowej bardzo dobry, bo jakby OLED się bardzo tam nie rozwija, nie? Tak naprawdę to poszło w stronę tego chyba zakrzywionych tych. I one są bardzo drogie, a te takie płaskie, dobre są cały czas tańsze. Tak więc Switch będzie miał teraz mniejszą ramkę. Premiera 8 października. Cena ustalona na $350. Więc jeszcze więcej niż standardowy Switch w tym takim wersji, oczywiście z dockiem. I tutaj dock też jest usprawniony, bo można w końcu wpiąć złącze Ethernet. Wow, 2021 rok, Nintendo, gratulacje. Też w nowym Switchu będzie lepsza jakość audio, ja musiałem dokupować za którą nie wiadomo o co idzie. Po prostu będzie lepiej, bo tak, ale nie powiedziano dlaczego, że lepsze jakieś podzespoły. Ale podzespoły wszystkie będą takie same, więc będzie ta sama bateria, a więc jakby może trochę zyskamy, bo OLED mniej prądu. Bo była już rewizja Switcha z lepszą baterią i to jest ta z tej nowszej jakby. No ale OLEDy mniej jakby potrzebują prądu, więc może to pozwoli jakoś przedłużyć działanie tej konsoli. I ładniej wygląda troszeczkę. No jest biały. Ten stok, nie stok, tylko dock. Taki bardziej jest. A nie wygląda dokładnie tak samo? Nie, troszeczkę jest taki bardziej jakby zaokrąglony. I to logo Nintendo Switch się chyba świeci, jak jest w ogóle włączone. Wow. Muszę tak więc jest już nieźle. Dodatkowo, no jest jeden kolor jakby całej docka i konsoli, co zarazem oni jeszcze mniej muszą wydać na farby, dlatego mogą o $50 więcej zażyczyć sobie do konsole. I z takich ciekawostek, pamięć wewnętrzna, 64 GB. Zamiast 32. Tak więc już niekoniecznie trzeba na niektóre gry mieć dodatkową kartę pamięci, więc to już się szanuje. Jak gramy tylko w indyki w gry Nintendo, to ja nigdy nie potrzebowałem jeszcze miejsca więcej na Switchu jakoś. I jakby chyba takim tytułem startowym, no bo 8 października też pojawi się Metroid Dread, więc podejrzewam, że jakieś zestawy się pojawią i tak dalej, i tak dalej. No rozczarowanko. Z drugiej strony rozczarowanko, ale zarazem osoby, które już mają, nie muszą czuć się przegrywami, tak? No, to prawda. Niewiele się zmieniło. To prawda. Może Nintendo nie chciało robić czegoś takiego, że... No bo z drugiej strony ludzie chcieli, ja też chciałem, żeby był taki, co będzie pozwalać grać w 60 klatkach, nie? I chociaż, nie wiem, pełne 1080p, żeby zawsze było. Już nie mówię o 4K. Ale to demokratyczna firma, nie chce, żeby ktoś był lepszy. Nie, może, no bo to faktycznie byłaby bardzo duża różnica jednak, nie? Jak ktoś gra sobie w Zeldę nową i muchaczy w 20 klatkach, ale z drugiej strony, no jak masz PS4 i PS4 Pro, też czasem w niektórych grach były takie duże różnice. Na PlayStation 4 Pro czasem było gorzej przed patchami. No, w wersjach tych więc, takich pięknych. Więc szkoda, no bo, ale z drugiej strony wszystkie jakby poza tym 4K, wszystkie inne te przecieki się potwierdziły, nie? To ile cali, ile tam cena i tak dalej, więc... Niektórzy podejrzewają, że może opóźnili po prostu tą wersję z tym, z lepszym procesorem, czy z czymś tam na jeszcze później, nie mam pojęcia. Szkoda w każdym razie. To, co też warto zaznaczyć, to że stara wersja ze starym dockiem, tym trochę takim mniejszym, nieświecącym, też będzie nadal w sprzedaży i tak samo będzie w sprzedaży Nintendo Switch Lite. Tak więc będą trzy wersje Switcha na rynku, więc...
dosyć ciekawe zagranie w ogóle, że pozostawiają no. te. Chociaż tak naprawdę ekran OLED bardziej by się przydał na przykład Lite'owi, który no, masz tego Switcha, idziesz gdzieś sobie na zewnątrz, siedzisz, więc potrzebujesz ekranu, który będzie więcej jasności dostarczał. Poczekaj rok. Jeszcze będzie tak light OLED. I wtedy będą cztery wersje do wyboru, tak? Dla tych, którzy lubią siedzieć w domu, zamknięci w pokoju, wtedy im nie przeszkadza słaby ekran. Tak, i ci, którzy wychodzą na zewnątrz od czasu do czasu. Mm-hmm. Okej. Okay. No nie, no szkoda. To może też znaczyć, że ta Zelda, no już wiadomo, że nie wyjdzie w tym roku. No. Tak więc marokański małż. Jak się czujesz? Chcę się dowiedzieć. A reszta? Jak się wyczujecie z tym? Czy to was w ogóle zachęci w jakikolwiek sposób do zakupu Nintendo Switch? Na przykład Paweł Typiak, wywołujemy do tablicy, pożyczyłem ci Nintendo Switch, mam nadzieję, że wróci do mnie w całości. Czy kupisz teraz Nintendo Switch dzięki niesamowitemu upgrade'owi? Nie, bo Paweł mówi, że czeka na ten lepszego Switcha. To nie jest, w sensie to jest lepszy Switch pod jakimś tam względem ekranu. Ma lepszą postawkę, ekranu, masz trzy wow. miejsca do regulacji. Wow. Kto w ogóle gra? No nie. No, ludzie w kawiarni, widziałeś ten filmik, postawili sobie, te Joy-Cony wyciągnęli i zaczęli grać. Na imprezach też tak robią, według tych reklam. Tak? Nigdy nie byłem na imprezie, na której ktoś będąc grał. Będąc na imprezie, nie widziałem, żeby ktokolwiek miał Switcha. Ja tylko mówię o reklamach. Na reklamach zawsze jest tak, jak reklamują platformy mobilne. Znaczy ten handheldy, tak? A szczególnie właśnie Switcha, to zawsze jak jakieś gierki na to jest jakaś impreza, ludzie siedzą dookoła, tam z tyłu piją jakiś bezalkoholowy. Ale czy to punch. Nie ma tak tylko Nintendo i... w ogóle? Bo na przykład reklamy... No na przykład, oni mają takie reklamy. Ale nie, no masz na przykład Sony i... Sony kiedy wydawało i masz party jakieś gry... Sony jak robiło handheldy, to miało jeszcze te reklamy typu noga komuś wychodzi z głowy. Nie chodzi mi o handheld. Chodzi mi na przykład mają party reklamy SingStara, nie? Zdarzyło się być bo ci to na jest imprezie. Party game, no, nie? I do pewnego ale stopnia jak są na przykład to reklamy, w stanie uwierzyć. Jak są reklamy jakichś gamingowych telefonów czasem, to nie w telewizji, ale w necie, to zazwyczaj jest jakiś jeden koleś tam w pokoju siedzi, tam się miota po pokoju i gra na telefonie. Więc no, to też trochę inaczej jest przedstawiane. A nie grałeś Need for Speeda na klawiaturze i nie chylałeś jak miałeś 7 lat? No to działa. Ja dalej. Ktoś mi ma... Skręcam Forza Horizon 4 na klawiaturze. Ja nie tylko przy wyścigach. Jak ktoś mi ma przywalić w łeb czymś na przykład, jakieś shivalry czy coś takiego, to ja się uchylam. Okej, okay, jak nie potrzeba VR-a, widzicie, można bez tego. Może to jest VR dla biednych, tak dalej. Czyli normalnie... Wyobraźnia to VR dla ubogich. Dokładnie. Bez kabli, bezprzewodowo. No. Ja jestem za nawet. Ale dobrze, ubodzy ludzie, ubogie Nintendo, które nie dało nam lepszego Switcha. I to tłumaczy te wszystkie przecieki durne, bo wszystko jakie było durne? Tak, to było tak, że mniej więcej... się po prostu plany pandemii. Nie, to było pewno. Tak, że... ale to było tak, że tak mniej więcej co pół roku, co czasami częściej... Był odcinek GNM+. Wychodziły sprzeczne informacje. Ale wszystkie się zgadzają, te co raz, że będzie ulepszony Switch, a drugi raz, że nie planują ulepszonego Switcha. Coś tam chcą wydać, ale nie ulepszony. To Nintendo tak mówiło. Jakby to wszystko się razem połączyło. Nie, Nintendo nigdy nic nie mówiło na ten temat. W każdym razie, ten Bowser, prezydent Nintendo, powiedział... Coś jeszcze mówił? Tak, on powiedział coś tam, że jakby ta strategia Nintendo to jest właśnie to, jak powinny wyglądać generacje konsol. Jego zdaniem, coś takiego. Okay. Czyli, że dajemy tylko nowy ekran i to jest najlepsze, co może być w generacjach ich zdaniem. No ale cóż, to jest Nintendo, oni są dziwni. Ty tak z Xboxami 360 było, nie? Także nic się nie zmieniało, tylko tak z zewnątrz trochę ładniej. Ja w ogóle wtedy jeszcze nie... Boże, kiedy to było? Nie pamiętam. No były takie, a później były miały takie, różne... a później masz rację, tak, dobra. No, ale w środku to niczym za bardzo. Dobra, nieważne. Czekam na wasze komentarze, a my przechodzimy teraz do ulubionego studia Pawła Stachydy, Bethesda. Będzie o niej. A jak mowa Bethesda, to mowa też Microsoft i okazuje się, że Phil Spencer powiedział, że nowe Fable pojawi się przed The Elder Scrolls 6. W ogóle... I co wy na to? Zanim... Pomyślałeś o tym? Zaczęliśmy nagrywać, to tak sobie pomyślałem, co za temat. Co ma wspólnego Fable z Elder Scrollsami? Przecież o co chodzi? Ale no, faktycznie, teraz to ma sens. Będziesz Microsoft. Ma Bethesdy, więc... Ciekawe jakby, na ile to jest kwestia... tego, że chcą sobie poukładać plan, żeby wychodziły RPGi tam w miarę regularnie. Ciekawe, czy też do tego planu biorą Avowed, żeby ustawić, żeby też wychodziły jakby te gry tak w miarę, powiedzmy, 2 lata od siebie. Czy po prostu tak wiedzą, że... Bo chyba z Bethesdy ktoś mówił, że... Znaczy nawet ten sam Spencer szef... powiedział, że
do podobieństw odniósł się między Out i Elder Scrolls 6 i powiedział, że choć obie produkcje to poważne RPG, to znacznie różnią się od siebie. Dodał, no tak, że gracze zauważył duże odmienności. No tak, jakoś tak, na przykład no, scenariusza i tak dalej. Natomiast co chciałem powiedzieć? Że no, nie wiem, no. Chodzi mi o to, że ten, że czy po prostu wiedzą, że ten The Elder Scrolls jeszcze w ogóle nie powstaje. Bo chyba ten Todd Howard tak powiedział, że jest dopiero w fazach, albo mi się śniło coś, w fazach, fazach prototypowania. To było niedawno jasne wtedy, jak zobaczyliśmy ten zwiastun, nie? Tak, ale teraz niedawno mówił, że to jest dopiero tam na desce tej... Bardzo możliwe. To po co zapowiadali to w ogóle? Bo ja musieli czymś zapchać to. Przecież pamiętasz na jakiś... Czy to wtedy nie Fallout, to zapowiedzieli 76? Fallout 76. Tak, i hej, nie chcieli tak mieć powtórki z... chociażby z Diablo, tak, że tam ogłosili mobilne. W tym wypadku ogłaszają multiplayerowy Fallout i zaraz fani by ich zjedli, hej, a nie macie żadnych singlowych gierek, więc walnęli dwa tytuły, nad którymi ledwo co pracowali, nad jednym w ogóle nie pracowali. Ludzie no, się ucieszyli. Moja teoria jest taka, 2025 będzie Fable. Znaczy, a 2026. Nie, 2026 myślę, że to jest na Elder Scrolls następne tak, spokojnie tak. Natomiast data. Fable, może trochę wcześniej. 2023 Fable był moim zdaniem. Nie, no może szuka. To dwa. No na ludzie. To dwa, trzy. Avowed jest, myślę, że Avowed się może wcześniej ukazać, bo oni już jednak pewnie trochę wcześniej niż Elder Scrolls. Na pewno wcześniej niż The Elder Scrolls. To tak, ale nie wcześniej niż Fable. Zobaczymy, bo jedna i druga produkcja chyba w tym samym czasie mniej więcej zaczęła produkcję. No ale to też są różne gry na pewno. Znaczy, nie wiem, czym jest Fable. Jest, no. Nie wiadomo, czym jest jeszcze Fable, a na pewno czym nie jest. Czym jest Out? Tak. Skąd? bo był krótki teaserek. Nie, to jest na pewno jakby poważny RPG. Okay. Wiemy jak jest, w sensie wiemy jaki jest setting, wiemy, że jest FPP, tak? No, więc jakby, ja też ci powiem, jaki jest Fable kolejny, taki jaki był poprzedni. Taki nie właśnie, więc to nie setting. Są podobne do siebie gry, o to mi no, chodzi. Nie, no tak. No, więc ale... mogą wyjść w tym samym roku nawet. Powiedziałeś tak, że jakby więcej o tym wiemy, a wiemy... Elder Scrolls też jest poważny. Bardziej wiemy więcej nie, o Fable, tak, ale to... bo znamy krainę i w ogóle wszystko. Ale jak, wiesz, w AOC też znamy krainę, cały świat, bo to jest Pillars of Eternity świat. Aha. Więc wszystko, no tak, panie, wszystko no tak, znamy, tam wszystko wiemy. To jest prequel jakichś pierwszych Pillarsów, tego co pamiętam. Więc to będzie bardzo fajne. Ciekawe, czy na przykład postacie powrócą z Pillarsów jedynki, na przykład niektóre. No, to będzie bardzo ciekawe. Natomiast Fable, nie wiem, jak się tak... nie obchodzi mnie za bardzo. Jedynka Fable, była momencie najbardziej super, dwójka była znośna, była fajna, ale trójka to już Fable, taka była Fable było fajne w swoim czasie. Jak teraz próbowałem wracać, bo było Fable Anniversary jakiś czas temu, to nie mogłem już to grać. To jest jakby... Ale do jedynki zawsze wrócisz, bo jest jakaś taka zbita. Sobie. No, tak, że łatwo w sumie szybko przejść, ale to nie wiem, jakoś za pierwszym razem to było ciekawe, bo wtedy nie było systemów moralności za bardzo w grach, może dlatego też to się tak podobało, wow, jak już mogę być zły i tak dalej, nie, i się zmieniam, cała moja postać, ale z perspektywy ale czasu... Ale klimat, to... muzyka... Dwójka mi się bardziej jednak podobała. Tak? Potem, a trójeczka, co? A, Fable. Tak, a myślę, że co, Fallout 2? Nie, właśnie Fallout 2? Tak, natomiast Fable 3 miało fajne pomysły, ale no, co tam, Molini nie potrafił ogarnąć. Za dużo, projektu. Za dużo wszystkiego. Ja się zawsze odbijałem od tych gier troszeczkę, chociaż one mi się wydawały takie bardzo zagraj fascynujące. Jedynkę, bo tam jest jedynka dużo... jest takie ma coś gotikowego. Tak, ja wiem, że ja ogólnie dla mnie te gry, przede wszystkim one zawsze były takie fascynujące, bo one miały tyle fajnych pomysłów, jakichś takich dziwacznych, jak te interakcje z ludźmi dookoła ciebie, jakby te systemy mi się wydawały takie kurczaki, rozbudowane. Tak to jest trochę jak się gra na przykład w Elder Scrolls, ale jeszcze się nie widzi... tych szwów takich, nie? Kiedy się jeszcze wierzy w ten świat i tak dalej. Dalej można taką imersję sobie zrobić, chociaż pewnie trzeba zmodować tą 12 godzin. Ale ta magia ciągle jest u mnie dla Fable, bo nigdy nie zdążyłem jakby zerwać tej zasłony, więc może jeszcze kiedyś do tego wrócę. Jest jakaś wersja taka zremasterowana. Anniversary, nie? Tak właśnie. To no, tak jak ja kiedyś wrócę do Gothica. Nie zrywając. Gothic. Widziałem RX2 widziałem. Właśnie. Ale pysznie w 2010 to pięknie wygląda. To wygląda. No wygląda jak jedynka, no ja tak gorzej. Od początku wam mówię. Nie gorzej, nie, inaczej. To oczywiście, że lepiej niż jedynka, tylko zapomniałem jak źle jedynka wyglądała. No właśnie. Jak na swój rok. Ale przynajmniej naprawili. Animacje wyglądają trochę lepiej.
Wow, to dalej może jest, nowy to jest starzysta. Osiągnięcie, biorąc pod uwagę pierwszego Alexa. Nie wiem, czy ty widziałeś, bo tam później jak się grasz tego Alexa, a ty w ogóle przeszedłeś w końcu Alexa, Mateusz? Nie, no nie. Mamy na Steamie. Nikt nie przeszedł, chyba przeszedłeś Alexa, ty? Paweł? Nie, ale mam zamiar wrócić. Nikt przeszedł Alexa, bo ostatnie 10% tej gry w kampanii to jest 5 klatek na sekundę, niezależnie od platformy, bo tak jest zaprojektowana gra. Już chyba nie, ale tak? Nie wierzę. Nie jestem pewien, właśnie dlatego... Chciałem wrócić do niej, bo myślałem sobie, bo pamiętam, że jak wyszło, to była tak zabugowana, że nie chciało mi się jej kończyć i była okropna poza tym, ale obiecałem sobie, że na zimę jak naprawią, to sobie przejdę. I to i tak minęło chyba już. Ja zainstalowałem i mam. No. I tak właśnie to tyle. W zasadzie. Ale chyba wrócę kiedyś, bo jestem ciekaw, ale widziałem, pamiętam, że tam jak doszedłem dalej, to miałem takiego builda, że latałem z bronią i latałem tak jakby w powietrze kawałeczek i spadałem na ludzi, żeby ich tłuc, znaczy na potworki ludzi i tak dalej. I to była taka okropna animacja, bo ta postać po prostu taka sztywna się robiła, wystawiała przed sobą broń i po prostu spadała. I spadała tak tego, a potem jak nie trafiała, to na końcu się tak przesuwała o parę centymetrów tam w jedną czy drugą. Niemiecka szkoła animacji. Bo to musi być precyzyjne, tak? Tutaj nie mogą być jakieś płynne animacje. Nie, no, muszą to być... nie jest precyzyjne, po prostu. Tradycyjne raczej okropne. To musi być. Tradycyjno-precyzyjne i znaczy, sierżmiężne, to tak? Ma dalej, to ma ten urok, bo nie? Robienia tego w domu, w garażu, bo to robią dosłownie w domu. Oni wynajęli sobie jakąś tam willę czy no coś. Tak, mają czy willa to może przesada, ale duży domek i sobie siedzą tam w 30 osób. A piątki mają na przykład grillowe piątki. W się nie robi, tak, gier AAA. Owocowe czwartki, oni mają grillowe piątki. Grillowe piątki, okay. No nawet obejrz sobie, jest dokument, jak robią tego grilla. Jest na YouTubie, zobaczysz. Jak grałem, to obejrzysz, to najwięcej z tego wszystkiego grałem z ich gier, grałem w Rizena 3 bodajże. Ja nie wiem czemu, chyba do pracy musiałem zagrać. Nie chciałbyś Gothica sobie zagrać? Nie, bo jest naprawdę stary. Nie fascynuje cię Gothic troszeczkę chociaż? Nie. Jakby, dlaczego tylu ludzi to kocha? I... Ale w jedynkę Rizena zagraj, bo to jest takie noc kruka. Ale lepsza jest Nockruka, już nie... No dobra, ale on nie zagra, bo nie umie. No. Dobrze, to dajcie znać, co sądzicie. Ale ci zainstalujemy, zrobimy, żeby ci działał. Czy wolelibyście zagrać w Nockruka, czy w Fable, czy może w The Elder Scrolls 6? Czy w Rizena 1, no. Czy w About? Czy pamiętaliście, czy tylko ja pamiętam, że to kupimy gra, która mu na jest... 18 urodziny. Tak jest, dobra. Która jest w uniwersum Pillars of Eternity, ale tymczasem... Tymczasem przechodzimy do Wiedźmina, bo znamy datę premiery nowego Wiedźmina. Wiedźmin i to nie jest 4. Oczywiście trochę tutaj się nabijamy. Nowy Wiedźmin, data premiery, znaczy, nie kłamiemy, tak? No. Nowy Wiedźmin. Wiedźmin, zabójca potworów, po angielsku The Witcher Moss Slayer, ma datę premiery i data ta premiery to jest jeszcze ten miesiąc. Jeszcze w tym miesiącu. Wow. Za około 20 dni, a dokładnie 21 lipca będzie miał globalną premierę The Witcher Moss Slayer. Ale oczywiście wszyscy, którzy się jarają, no to przypomnijmy, że to jest po prostu Pokémon Go w świecie uniwersum wiedźmińskim, tak? Który tak naprawdę jest skórką do tych Pokémonów. Trochę bardziej rozbudowaną, trochę bardziej mroczniejszą na pewno. Zresztą Monster Slayer przez jakiś czas był dostępny w Australii i tam był mocno testowany. No i wygląda na to, że został dobrze wytestowany, bo teraz wychodzi. A w ogóle nie, przepraszam. Jak ja powiedziałem, że Wiedźmin zabójca potworów. Zabójca, tak? Potworów. Tak. Nie, pogromca potworów jest. A, przepraszam. To... Nie wiem dlaczego. No ale dobra. I trafi oczywiście na Androida i na iOS-a. I już chyba można się rejestrować na Google Play, żeby zagrać w dniu premiery i tam dostać jakieś powiadomienie, jakieś super ekstra rzeczy. Ale będziemy grali, jakby to był 2015 rok, tak będziemy się czuć. Czy kiedy tam było Pokémon Go? No, znaczy nie wiem, w sensie na pewno to będzie popularne, nie? Ja nie wątpię, na pewno. Na pewno będzie popularne. Trochę na pewno. Będzie, nie? Ale czy... Myślę, że tak, bo Pokémon Go już trochę jakby popularność maleje i ludzie, którzy ale już... to nie jest tak, że ludzie, którzy są znudzeni Pokémon Go, zainstalują sobie Wiedźmina Go. Raczej... Nie, ale ci, którzy
jakby fani Wiedźmina, którzy grali trochę w Pokémon Go, ale i odpadli, bo to Pokémony nudne, no tak, to kolorowe. Ta część osób zainstaluje na pewno. I... Znaczy ja myślałem, że taka w ogóle wyszła za 2 lata temu, nie? No bo wyszła w... Tam... Znaczy wyszła, testowana była w Rosji, na Filipinach, w Malezji, w Australii. Tradycja, Nowa Zelandia chyba, jak zawsze. Też. Możliwe. Ogólnie ma być tak, że sobie chodzimy po mieście i są NPC, tak? Będziemy... To jest taka różnica, że to nie jest po prostu jak w Pokémonach, że idziesz do Pokémona od razu, tylko znajdujesz NPC i normalnie widzisz w telefonie, że stoi tam jakiś NPC, zleceniodawca questa. I przyjmujesz questa i potem idziesz do potwora no i walczysz chyba? Nie jestem pewien, jak walka nie, no wygląda tak, w tej grze. Tak. Czy, ale wiesz, czy to jest na zasadzie, zobaczcie, że po prostu przesuwasz palcem i tyle, czy są na przykład, możesz przesuwać w różne części potwora, coś takiego. Na pewno jest też element śledztwa. I to chyba wyróżnia na tle Pokémon Go, że jakby na przykład masz konia z martwego, którego zabił jakiś potwór i tam musisz badać różne części, rany jakieś tego konia. Ciekawe, jak to w praktyce będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to będzie takie bardziej rozbudowane. Podzielasz, że to będzie, wiesz, klikasz i ci wyskakuje exp wtedy. Tylko widzisz, właśnie to jest właśnie kwestia, że albo to będzie tak, jak mówi teraz Mateusz. Ale ja widzę, no masz jakieś formuły, musisz się przygotować, rozumiem, ale do walki. To tak może na screenie wyglądać. Nie, to są przedmioty, tylko. No widzę, tak jak miałeś w Pokémon Go też masz przedmioty. Jakby to może się skończyć tak, że rzeczywiście podchodzisz, tylko odklikujesz, że coś tutaj widzisz i tyle. Mi chodzi o sam stricte gameplay, nie? Ale wtedy, jeżeli to byłoby bardziej rozbudowane rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście musielibyśmy te śledztwa prowadzić do jakiegoś stopnia, to z kolei ta gra byłaby jeszcze mniej popularna, moim zdaniem. Bo trudno. Bo tak, o to chodzi, że jakby jest dużo takich bardziej casualowych osób, które grały sobie w Pokémon Go, bo to jest taka gierka, że możesz sobie chodzić, klikać i nic nie robić. A tutaj trzeba będzie się jakoś zaangażować w to bardziej i korzystać z tych AR-owych funkcji, których w sumie nikt nie korzysta w tych grach. Tak. Bo ogólnie Pokémon Go to miało być, że hej, widzisz tutaj te swoje podwórko? Na twoim podwórku będą Pokémony. Tak, nic a de nie facto robisz, tak. Tego nie ma, nikt tego nie używa. Natomiast... AR jest bardziej taki, że sama walka jest w tej rozszerzonej rzeczywistości i rozmowa z różnymi NPC-ami. Ale na przykład znajdowanie ich, to na tej mapie jakby taki wirtualny jest pokazane, jak i przygotowywanie się do tego. Można też walczyć po prostu... rysujesz po ekranie, jak ma cios paść. Są różne rodzaje musisz ciosów. Musisz narysować na przykład igni, jak chcesz igni użyć. Tak. Tak i więc... jest też blok, możesz blokować cios potworu. Są kastenki. No więc chodzi, tak, na pewno to nie będzie aż tak casualowe jak Pokémon Go, nie? Bo jednak ludzie, którzy po prostu rzucają sobie pokebole, to nie będą rysować znaków na tym igni czy innych tam, albo nie wiem, różnych rodzajów ciosów wyprowadzać, bo to faktycznie więcej wymaga trochę koncentracji, niż sobie idziesz na przystanek, o Pokémon, złapię sobie i idę dalej. No więc ciekawe będzie, ale z drugiej strony może była część graczy takich bardziej hardkorowych, którzy właśnie się śmiali z Pokémon Go, że co to za badziewie i teraz tylko oni będą grać. Jak duży takie. To może być, wiesz, rynek, nie? Jakby, no mały, jak ktoś, nie jest zainteresowany Pokémonami Go, bo są za mało hardkorowe, to nie zwróci się raczej do innej mobilki, tylko dlatego, że ma trochę więcej mazania po ekranie. No, dla mnie to i tak będzie wtedy ciekawsza gra, tak jakby, jeżeli rzeczywiście tego. Ja mam nadzieję, że mi się zespanuje dużo potworów pod blokiem gdzieś i tyle. No, będziemy testować w każdym razie. No jak najbardziej. Czekajcie na naszą recenzję. A wy dajcie znać. Czy zagracie, tak. Czy będziecie pogromcami potworów. Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Pamiętajcie o dzwoneczek, bo dzwoneczek jest, jak możemy posty zacząć wrzucać w ogóle na YouTube, bo wtedy dzwoneczek, wiesz, opowiadamy też o postach. Tak. Wow. Wrzucamy posty, to jest bardzo ważne do tego, do interakcji, okay. Tam ludzie ci lajkują, jest fajnie, wszyscy się bawią. Rozbudujemy społeczność na YouTube? Dokładnie, można zadać pytanie jakieś w ankiecie, jest tak fajnie bardzo. O czym chcecie usłyszeć na następnym plusie, jak nie ma tematów żadnych? Może wtedy może chcieli jakąś pogadankę. Może o indykach albo grach Nintendo, jak się nie tylko jakieś asasyny, że są jak branża coś bo tam. Nas tutaj zakładnikiem trzyma Fidus. Przepraszam, tak? Nie wykorzystaliśmy na pół roku w ogóle całej dostępnej przestrzeni na opowiadanie o nowej wersji Nintendo Switch. Ale to nie jest, wiesz, to jest Nintendo Switch, nie? A tu chodzi albo o jakichś indykach możemy pokazać. Może jakieś strategie, indyki. Ja zresztą ponawiam pytanie, bo chyba tylko jedna osoba odpowiedziała o jakby... Ten taki jakby trochę nowy segment, tak? A tak, pomysły na nowy... to można w ankiecie zadać na mamy poście. Mamy segment w poście. Nowy? Będzie. A, nie może, no zapytaliśmy się, czy chcą ludzie. Nie było. Community nam stworzy nowy segment, tak. I zrobimy ankietę na YouTube. No bo wprowadziliśmy kiedyś. Czy chcecie odwalić za nas całą robotę? Jak najbardziej. Dajcie łapkę w górę, jeżeli tak. Dajcie łapkę w górę, jeżeli nie. Dobra, nie nabiję się już tam. Dobra, przejdźmy do ostatniego segmentu. Co? Pytanie z poprzedniego odcinka. Call of Duty Sleepstream.
Słyszałeś? Taka gra będzie. Nie. Jak powinien wyglądać? Chcesz mi jakie zmiany szybko? Wprowadzić? No Slipstream, czyli co znaczy ten tytuł? To jest przenoszenie w przestrzeni, jak w tym? W sensie latanie za statkiem na przykład, jak to też jest Slipstream. A o to chodzi. Tak. Więc jaki to będzie Call of Duty? Gdzie? Drugowojenne? Bo to ma takie jeszcze było jak takie, Top Gun, jeszcze ma było, logo. No na tym, na Pacyfiku. Dokładnie, znowu. Bo jeszcze były kolorki niebiesko, tam srebrno. Ale nie będzie tak jak w World War II, fajnie, że wszyscy się rozpadają na kawałki i jest super. Pewnie tak będzie. Pewnie nie. Nie. Dobra. Wojtek Kojew napisał, fajnie nieprzekombinowane Nazi Zombie aktualizacje grafiki Warzone pod PlayStation 5. A propos bardzo zombie. Małe wymagania moim zdaniem. Dziś się dowiedziałem, że... Zresztą nieważne. Że nie zombie to prawdziwy. Nieważne. Nie wiem, czemu chciałem mówić jakiś ten, ciekawostki historyczne. Dawaj, czemu nie? Nieważne. No powiedz, no już jak zacząłeś... To jest segment, to jest pomysł. Ciekawostki historyczne związane z grami? Dobra, dawaj, zdanie, no, dawaj. A nie pamiętam, gdzie to było. Jak była pierwsza wojna światowa gdzieś na terenie Polski? Weź tym, nie machaj, ale przecież daleko jestem od ciebie, nie bój się, bo trzymam pineski i Mateusz się boi, że ten, że rzucę pineską i go trafi, wybije mu oko. Ona jest zardzewiała. Właśnie. Gangeny zostanie. No chodzi o to. Co oko sobie grzebią? Że... Banan. Że Niemcy walczyli na terenie Polski pod Ostrowcem z oddziałem, czy tam... Nie pamiętam, ilu ich było, ale w każdym razie Rosjanie, którzy byli ofiarą ataku gazowego i wyglądali jak zombiaki, bo widziałem też zdjęcia. Nie zdjęcia, może imagination, ale w każdym razie... Jak się nazywa ktoś na podstawie powieści, takie no. Wizualizacje i w ogóle i są też właśnie relacje tych niemieckich żołnierzy, że wyglądali jak zombiaki. No i ogólnie to wyglądało tak, że oddział zombie radzieckich walczył, nie radzieckich, wtedy już nie było. To pierwsza wojna? Tak, no pierwsza to wojna. Jeszcze nie. Carskich. Walczył właśnie z Niemcami na terenie Polski, gdzieś to taka a propos, ale nie używali słowa zombie. No nie, wtedy nie istniało hasło zombie, a może istniało. Znaczy, ono chyba gdzieś istniało. Tam z Kuby. Tak? Czy z Jamajki? Z Haiti. Co ja gadam w ogóle? Trzecia wyspa z tych. No, także to jest dzisiejsza ciekawostka, sprawdźcie sobie. Netzha Sabaton o tym piosenkę nagrał, wydaje mi się. Następna wow. Ciekawostka już za tydzień. Tak. Zawsze znać. W trakcie segmentu pytania spod poprzedniego odcinka, tak żebyście nie wyłączali, bo nudno, bo nie, bo tak bo z historią mi się skojarzyło, bo chciałem sobie kupić Hearts of Iron w końcu i szukam, ale czekam na jakąś promocję, żeby było z dodatkami tanio, a tu cały czas jakiś drogo. To trzeba zarabiać dużo, nie stać na takie rzeczy. A właśnie szkoda, że abonamentu nie zrobią. Nie ma abonamentu, nie? Hearts of Iron. Paweł Stachiro. Jeszcze nie ma. Jest na razie tylko eksperymentalnie w Europie no Uniwersa właśnie, i 4. Szkoda. Czekamy. Okay. Idziemy dalej. To ja Maciek. Jak dla mnie kod powinien zostać z szlanką na szynach i już tłumaczę. Dlaczego? W erze gier, w których dla producentów jest i konsumentów liczy się głównie czas spędzony z produkcją, takie gry jak Call of Duty są pewną odskocznią. Sam od małego grałem w Call of Duty głównie w kampanii i byłem mega podjarany tą serią. Z czasem przestawiłem się na otwarte światy i gry na wiele godzin, ale ostatnio brakowało mi właśnie takiej taniej sztampy ze strzelaniem w roli głównej i wtedy przyszedł Call of Duty Modern Warfare cały na biało. Moim zdaniem seria powinna usprawnić parę elementów, dodać, ale nie chciałbym, żeby przeszła ewolucję jak trzy ostatnie Asasyny. Mało jest gier tego typu, a jak już próbuje ktoś ugryźć ten temat, to rzadko to wychodzi. Bo nie ma co się oszukiwać, że Call of Duty nie ma konkurencji. No może poza Battlefieldem, ale to nie jest kalka koda. Ni pytania sztampa, ni wystrzanie do wrogów i jakieś urozmaicenia etc., ale ma to swój urok. I jak pokazuje raporty, gra sprzedaje się bardzo dobrze i myślę, że tak przez długi czas zostanie. No nie ma takiej innej gry, ale na przykład Sniper Ghost Warrior, te ostatnie, ale to jest taka sztampa trochę, to jest bardzo proste, tak, liniowe. Otwarte. Nie są. W sensie... on napisał sztampa, tak? Nie sztamp, bo ja usłyszałem tak dziwnie, jakbyś to przeczytał i to jest nowe moje określenie, tani sztamp. Sztampa. To jest w sumie dobre słówko, no? Sztamp. Sztamp. Sztamp brzmi tak agresywnie. Ja. Tak niemiecko. Sztamp. Natomiast Ghost Warriory, te nowe są takie, te kontrakty, tak o to ci chodzi. No. One jednak są, no musisz tam, masz trochę wolności, nie? To nie jest takie jak Call of Duty, że zupełnie idziesz korytarzem jednym. To wręcz odwrotnie zupełnie. No ale nie ma takich gier jak Call of Duty, to prawda. Ja nikich nie robię, bo jak ktoś lubi takie gry, to kupuje zazwyczaj jedną grę rocznie. Ale bo takie jest... kampanie są zazwyczaj dla tych graczy takich bardzo mainstreamowych, nie? Zakupują sobie FIFA i ale nawet kampanie w kodzie już takie nie... Bo ja mam przykład mojego ojca, który zawsze sobie grał w FPS-y takie, no różne tam wojenne, niewojenne, ale co mu dałem, to sobie grał. Tylko że on w pewnym momencie, kiedy kampanie zaczęły przechodzić od takiego, nie wiem, jak w kodzie dwójce, czwórce, czy coś, że idziesz do przodu i raczej masz jakieś zadania konkretne i tak dalej, one zaczęły przechodzić w rzeczy typu, nie wiem, kliknij teraz F, żeby zrobić to, tamto, nie? Tutaj skocz nad tym, żeby zrobić wielki filmowy popis. Tak. To on zaczął odpływać od tego już powoli i on sobie nie, po prostu nie radził sobie z tym. Normalnie grał sobie nawet na najwyższym poziomie, gdzieś tam strzał do wszystkiego i na luzie, ale potem
skoczyć przez jakąś przepaść? Jakąś dziwną kombinacją klawiszy? Co? To nie wojna. Takich gier rzeczywiście już nie ma. Jakby ja raz na jakiś czas się trafi jakiś taki FPS z prostszą kampanią, to mu instaluję, ale na pewno jest na to rynek jakiś. To są ci sami, to są te osoby, które z koszyków kupowały sobie te gry, pamiętacie jak City Interactive jeszcze, jako City Interactive było i wydawało te dziadostwa takie koszykowe, typu nie pamiętam żadnego z nich. Martyr był fajny bardzo. Aha. To była gra. Jakby chodzi mi o te, wiesz, sequele różne i tak dalej. Pierwszy Martyr, albo Wilczy Szaniec, jakieś tam, były te o tych żołnierzach, coś. Tych z karabinami, aha. Tych z karabinami, no co ja, to podróba jakaś Black Hood Down, ale generalnie były to takie tanie giereczki, co było w CD Action, było coś takiego jak Kaszanka Zone i one tam właściwie sprawiały, że ten segment miał sens, bo nawet jak nie było żadnej ciekawej gry, żeby tam wsadzić, to wystarczyło od City Interactive coś wziąć i tam wcisnąć. No to jakby Battlefieldy mają prostych kampanii, to Battlefieldy mają proste kampanii. Bo teraz Playway takie rzeczy robi, tylko że Playway robi symulatory zamiast strzelanek. Trzeba prostych strzelanek, ktoś musi robić, to jest żyła złota. Ale w ogóle wydaje mi się, że Battlefieldy nowe są takie troszeczkę, te 5 i 1 na pewno. No trochę bardziej, bo one są prostsze. Bo czwórka jeszcze była taka, efektowne, patrzcie tu, a tu jest takie bardziej krótka historyjka, idziesz przed siebie i tam patrzysz i strzelasz. W piątce miałeś otwartą mapę, gdzie miałeś wiele różnych celów do pokonania. No, gdzie? Bredzisz. W kampanii? No. Nie, w jedynce. Battlefield 5. A to ja w piątce, nie grałem. W której kampanii? Nie, zaraz. No w tej zimowej na przykład. Ale czy tam, mi było prosto. Na środku miałeś taki budynek, do którego musiałeś pójść tam podkładać bomby i tak dalej. Dobra. Kiedyś to było, teraz wróćmy, to nie ma. Teraz to nie ma. Tomasz Ignacy, jako odwieczny fan Call of Duty byłbym ukontentowany, gdyby zrobili drugowojenną odsłonę z taką pieczołowitością jak ostatniego Modern Warfare. Przede wszystkim ładne odwzorowane brońki, ich animacje i ogólnie takie pierdy związane z realistycznymi historiami. Sztampy i pierdy. Pru, pru. Nie chciałbym, ale aby gra była, przepraszam za język, abominacją tamtego okresu historycznego, jak odsłona z pod tytułem WW2. Skrypty i wybuchy zawsze są mile widziane, ale bez takiej przesady jak w słynnej scenie z pociągiem z WW2. Czy WW2 było straszną abominacją historyczną? Tam... Brzydkie. Nie pamiętam, że nie jestem z pociągiem, szczerze mówiąc, może to było. Ale... A nie z czołgiem, za którym szedłeś i on nie, był taki. Była cała misja z pociągiem tam, ale to jakby. WW2 nie było chyba aż tak. Bo to wiem, że Battlefield za 5 ludzi przepiali. Pierwszym była misja z pociągiem. Nie, w WW2 też. Ogólnie w drugiej stronie była misja z pociągiem, więc w Wolfensteinie 2 też była misja z pociągiem. Wszędzie jest misja z pociągiem. Dokładnie. W Gearsach. No. Natomiast. Nie, właśnie, no ona była skryptowana. Myślę, że on bardziej się odnosił tutaj do tego skryptowania niż do bycia taką całkowicie abominacją. Ale. No nie wiem, kod ten nowy, to on był taki raczej prosty, jeżeli chodzi o to. On nie robił tam jakichś kontrowersyjnych rzeczy. To Battlefield, pamiętam piątkę, że był taki strasznie jechany, bo tam, wiecie, protezy te takie. Wycofali się z tego, swoją drogą. No, to jest bardzo zastanawiające dla mnie, bo ludzie bardzo się oburzają o takie luzackie rzeczy dziwne, jeżeli chodzi o drugą wojnę, ale jak w trailerze tego nowego jest, wyskakuje z myśliwca i w ogóle z bazuki rozwala inny, to się wszyscy cieszą i jarają, więc to jest takie ciekawe. To jest takie dziwne podejście, bo ludzie jakby chyba bardziej są przywiązani do tego, że historyczne gry, one są bardziej, wiesz, mają być bardziej realistyczne, że muszą być poważne, a te współczesne już mniej i poza tym oni, wiesz, nawiązywali do tego, jak gra się naprawdę w koda. No tak. Co w sumie jest dobry pomysł, bo jakby jak chcą robić coś dzikiego, to równie dobrze mogą w ten sposób pójść i tanie punkty sobie kupić. W ten sposób trailer nie mógł się nie spodobać jakby, nie? Mówię o Battlefieldzie, tak. Dreamcastru z dwoma łapkami do góry. Kod mnie nie interesuje, ale jeśli fabryka nudnych krapów o nazwie Bloober naprawdę dostanie swoje łapskie Silent Hilla, to wietrze okrutną porażkę. Jeju, ale jeszcze dwie łapki w górę. To pewnie... Nie wiem. O kogo chciałeś się skarżyć? Nie, nie ważne. Jakieś studia polskie. Ja nie widziałem tego komentarza, ale też dam łapkę w górę. Nie, mi się podobało wszystkie gry. Czy że Bloober ma robić Silent Hilla? Oficjalnie już mają umowę z Konami, oficjalnie, tylko nie wiadomo na co. Ale w lutym mówili, szef Bloober mówił, że ze znaną marką. Inaczej. Chcesz o tym się dowiedzieć? Posłuchaj ostatniego odcinku. Okay. Skomentuj. I reszta osób, która nie słucha, posłuchajcie. Czy naprawdę nie ma mnie dwa tygodnie i cała branża się rozpadła? Czy naprawdę zrobią gorszą grę niż niektóre Silent Hill, na przykład czwórka? Nie. Piątka była dużo gorsza. Downpour mi się podobało. Ludzie, jeszcze są komentarze. Tak. Kontynuujmy. Son Goku.
Tfu na koda, tak serio to ja od Bad Company 2 tylko BF, preorder z Brazylii zamówiony. Więc gram tylko w czwóreczkę, chyba nie muszę mówić dlaczego i Black Ops 1. Co do wypełnienia odcinków, może jakieś polecanko gry, która jest w promocji, jakiś hit, a może mały indyk. Trzeba by research robić. Oj tam research. Gry to... polecanko robimy, ale w co ostatnio graliśmy. W Game Passie sobie zagracie w Going Under, polecam. I w Prodeusa. No na przykład, no. Więc promocja Game Pass jest zawsze tanie. Odpalcie sobie FIFA Managera, weźcie sobie Radomiaka i bawcie się dobrze. Ode mnie. Absyrtos Medea napisał, że chce Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Headquarters, Search and Destroy. To wystarczy, aby się dobrze bawić w Call of Duty. Czyli dostaniesz potem z każdym Call of Duty. Okej. Okay. I ostatni komentarz. Lukas Bykowski. Dla mnie seria Call of Duty zawsze się kojarzyła z szybkimi meczkami w małych mapach, gdzie bronie brzmiały jak zabawki. Dlatego wolę serię Battlefield, gdzie naprawdę dosłownie czuć pole walki. Wraz z różnymi klasami postaci, drużynami, pojazdami i wielką rozwałką mapy. Stąd nigdy nie czekałem i nie będę czekał na Call of Duty. Jeśli chodzi o zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone, to raczej takie w kierunku Battlefielda, by było czuć wojnę, a nie esport. No czyli Lukas chce po prostu Battlefielda. Ale w tym Modern Warfare było czuć już jakby... Ja nie wiem właśnie... To był Battlefield, ale tam było jakby model strzelania, był trochę bardziej Battlefieldowy i audio było bardzo dobrze zrobione w tym Modern Warfare nowym. Zastanawiam się, o jakim okresie w ogóle mówił Lukas. Mi to się kojarzy z Black Ops... No już jeden, te dwa, te takie sprawy, szybciutkie, no. Takie trrr. Bo w ogóle kiedyś COD dla mnie był dużo takich przyjemniejszy w multi niż Battlefield. To była taka fajna giera, że mogłeś sobie po tych dużych mapach polatać, ale pamiętam, że w CODzie... A jak nie byłeś w jakimś klanie w tych starych tak. Battlefieldach, to tam nie było co... No trochę tak, ale w CODzie dwójce, panie, no. Mody tam były takie fajne, bo nawet bez modów sieci... tam jeden strzał to zabijał, to były czasy. To też, ale w sieci się właśnie grało, robiło się takie mapy, pamiętam, że była taka gigantyczna, oparta na... na Indianie Jonesie. Okay. Raiders of the Lost Ark, nie? Mm-hmm. I miałeś taką. W Egipcie to było, nie? Były dwie piramidki jakieś tam, było całe miasteczko, okay. Podzielone rzeką po środku. Te mapy miały z kilometr, dwa kilometry na ten. Do tego stopnia, że niektóre kule nie dolatywały, jak się strzelało. Widziałeś wagę, ale kule chyba gra już nie rejestrowała czasami, ale to już przy bardzo dużych tam odległościach. I tak się grało, że były te dwa składy po tym i polowało się na siebie nawzajem. Kupa frajdy. Tylko też trzeba było mieć raczej grupę znajomych do tego dobrą. No, także Lukas... Te czasy nie wrócą. Ale ja jeszcze kontynuuję może jego komentarz. Nie, po prostu się wkleiliście. Oczywiście jest wyjątek. Pierwszy Call of Duty, gdzie zarówno pamięta się fabułę, jak i LAN party z kumplami przy piwku i pizzy. Tak, ja do dziś pamiętam mapy konkretne z Battlefielda, z Call of Duty 1. Nie pamiętam z nazw, ale pamiętam, że była taka mapa z żywopłotami, gdzie się wychodziło i tam kto pierwszy kogoś tam ten wygrywał. Karentan to było miasto. Nie, właśnie, było miasto. Coś na B z żywopłotami było, pamiętam. A powiedz mi, czy z żywopłotami to była też, tam po środku był taki jakby okop? Nie pamiętam, pamiętam tylko żywopłot, gdzie się wychylało. Bo wiem, że w dwójce była taka otwarta mapka. Karentan, pamiętam do dziś takie okno, co tam zawsze się kampiło. Ogólnie Karentan to jest chyba mapa, którą oni robią w każdej... Tak, oni to w każdym kodzie robią, naprawdę. Tylko zmieniają trochę wystrój. Bo to jest dobra mapa. Stalingrad to pamiętam, nie przerabiali tej mapy. Leningrad był, Stalingrad. Tam. A tak już podsumowując, to odkąd przesiadłeś się z PC na PlayStation, to nie gra w strzelanki, bo na padzie wręcz nie potrafię, więc i w Battlefielda już nie zagram. Więc w ogóle bez sensu, bo i tak nie będzie grał w strzelanki. Ale kup sobie, tam z botami pograsz w tym nowym Battlefieldzie. No. A akurat może właśnie, w jakimś Game Passie poćwiczysz sobie na botach. No. Super albo sprawa. Demo, albo beta. Dobra, to był 455 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Fiduta. Pytanie odcinka będzie w komentarzu. Elo.